tych edycjach Tańca z Gwiazdami zawsze mamy jakąś modelkę i do ostatniej edycji te modelki dość szybko odpadały. Sandra Kubicka troszeczkę przerwała tutaj tą czarną serię i zaszła naprawdę daleko. Jak ty w ogóle oceniasz swoje szanse? Czy nie boisz się tak troszeczkę tej klątwy modelki, tak kolokwialnie mówiąc? Nie, klątwy się nie boję, aczkolwiek powiem szczerze, że teraz przygotowując się do naszego pierwszego występu na YouTubie oglądam sobie właśnie tańce szczególnie moich poprzedniczek, czyli koleżanek z branży. No Sandra wyjątkowo, po prostu niesamowity talent, zresztą też napisała mi kilka wskazówek, jak tutaj najlepiej się przygotowywać, więc też bardzo miło z jej strony. Oglądałam taniec, ostatnio nawet rozmawialiśmy, Renaty Kaczoruk, piękny walc, po prostu aż się zakochaliśmy oboje w tym tańcu, wypadła fenomenalnie. Podpatrywałam też tańce Ani Jagodzińskiej, no niestety nie miała jakby możliwości się zaprezentować. Nie wiem też, z czego to wynika, wiadomo, że to też czasem nie sam taniec, ale też i poparcie widzów i fanów tego programu. No ja z siebie na pewno dam 100% i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Stresuję się ogromnie, pewnie im bliżej programu na żywo, tym ten stres będzie większy, ale na razie no, mam za zadanie doszlifować ten taniec już tak po prostu, żeby był idealny.